Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle, a także Jaropelk, bo jak tu też dużo osób zauważyło, chyba zastąpił nam Staszka, jeżeli chodzi o imprezowanie w tym świecie, więc pewnie do niego dziś wrócimy. Ale na początek ty, masz być nowym przywódcą podobno, znaczy brat, czy jak to tam działało. Witaj, jak przebiegają wybory, czy wszystko idzie zgodnie z planem? Obawiam się, że jesteśmy w impasie. Jest kilku wieśniaków, którzy odmawiają głosowania. Zakładam, że jeszcze nie zdecydowali, na kogo głosować. Problem w tym, że nie mamy żadnych ograniczeń czasowych na głosowanie, więc wybory nie mogą się zakończyć. Rzecz w tym, że nigdy nie potrzebowaliśmy ograniczeń czasowych, ponieważ każdy chciał głosować tak szybko, jak to możliwe, aby uczta mogła się rozpocząć, ale w tamtych czasach zawsze mieliśmy tylko jednego kandydata na naczelnika wioski. Tym razem jest bałagan. Czy mogę jakoś pomóc? Szczerze mówiąc, twoje zwyczaje sprawiają, że brzmisz jak zmyślony. Jeśli ktoś chciałby wysunąć argument przeciwko demokracji, wasza wioska byłaby do tego idealna. O! Trudno się nie zgodzić. A najgorsze jest to, że nie mogę nawet sam interweniować. Może to być postrzegane jako manipulacja głosami. Może mógłbyś zapytać, co powstrzymuje niezdecydowanych mieszkańców wioski? Co o tym sądzisz? Jasne, chętnie zobaczę wyniki waszych wyborów. Cudownie! Pierwszym z nich jest Gniewko, który uciekł z wioski bez wcześniejszego głosowania. Szuka go żona. Udowodniłeś już, że jesteś skuteczny w przywracaniu zaginionych ludzi. Jest też młoda Radomiła, która jest dziwnie rozkojarzona i nie chce jeszcze podjąć decyzji. No i wreszcie stary rybak, bez praw. Mężczyzna obraził się na całą wioskę i stracił resztki rozsądku. Nie mam pojęcia, co mu przyszło do głowy, bo nigdy wcześniej nie wyraził żadnej skargi. Może znajdziesz sposób, by do nich dotrzeć i przekonać ich do podjęcia decyzji. Dobra, spróbuję. Czyżby ta jedna była... Nie, to myślałem, że po kolei idziemy. Ta jedna zakochana w jednym i w drugim kandydacie, tylko nie wiadomo, który chce ją. I od tego będzie zależała ostateczna decyzja? Zobaczymy. To może pójść w dziwną stronę. A może będzie to nawiązanie do jakichś dzieł znanych nam z popkultury? No kurczę, mi nie roga. Teleport do niej. No cześć. To znowu ty. Słyszałem, że twój mąż opuścił wioskę z nieznanych powodów. Co się stało? Nawet nie zaczynaj o tym tchórzu. Ukrył się za murami Piastowi, bo bał się, że bandyci napadną na naszą wioskę. Nie widziałam go tak przestraszonego od naszej nocy poślubnej. A, to ta, co jej mąż pracował z tym chopem, co ten chop mu nagadał o bandytach. Oczywiście zaproponował, żebym towarzyszyła mu w podróży do miasta. Z pewnością ze strachu przed moim gniewem, a nie z troski. Ale nie po to uciekałam od zgiełku miasta, żeby tak po prostu tam wracać. Poza tym jestem pewna, że jedyne co robi, to chleje jak ryba w miejscowej tawernie. Dlaczego tak bardzo zareagował? Winien za to Myślidara. Przez długi czas podsycał wątpliwości i obawy mojego męża dotyczące bandytów. Heh, oboje są szaleńcami. Zobacz, jak mnie urządzili. Wszystkie obowiązki domowe spadły teraz na mnie. Muszę przyznać, że ten nagły przypływ geniuszu tylko po to, by uniknąć pracy, jest całkiem imponujący, ale wolałabym już mieć tego niezdarnego drania z powrotem. Czy nie chciał zagłosować przed podjęciem decyzji o odejściu? Problem bandytów wciąż może zostać rozwiązany. Niewiele zrozumiałam z jego bełkotu. To, co zrozumiałam, to marudzenie, że żaden z kandydatów nie dokona zmiany i że nie ma sposobu na powstrzymanie nadchodzącego zagrożenia. Czy coś w tym rodzaju. Nie obchodzi mnie to, po prostu przekonaj go, żeby wrócił. Poszukam go w Piastowi. A mamy kogoś jeszcze na miejscu, bo może będzie więcej ludzi. W Piastowi. Poszukamy, ale nam będą kazali tam latać co chwilę. Lepiej załatwmy... A, to nie ma tak, to po kolei wszyscy. No dobra. To do Piastowi, tam mieliśmy ten właśnie soczek gruszkowy jeszcze do ogarnięcia i inne rzeczy. Ale to myślę, że damy radę. Gdzieś ktoś tu chciał złapać je wszystkie, słyszałem, młodego chłopaka, jak biegłem nową drogą. Czyżby nawiązanie do jakiegoś dzieła? Inspiracja? Dość niebezpieczna? A, nie przeskoczymy. No cóż, prowadź chopie do Piastowi. Potrzebuję podwózki. I jeszcze tak nam w twarz kichnął. Super, L4, dziękuję, gratis, nie? Do tej całej tu wyprawy. Rzeczywiście chyba siedzi w barze chop. No być nie może. Jak to ubranie na zimę? Nie, nie siedzi w barze. A już oceniłem. No cóż, a może siedzi w barze, a ja już oceniłem. Bądź mile widziany, przybyszu. Jesteś nowy w tym mieście, prawda?
Tak, przyjechałem tu niedawno, aby skosztować lokalnych trunków i zasmakować życia w mieście. Czy mogę w czymś pomóc? Masz tam kilka interesujących rzeźbionych skał. W wiosce ostoje brakuje dozorcy magazynu. Czy znasz może kogoś odpowiedniego na to stanowisko? Po prostu szukam spokoju. Wkrótce sytuacja może się zaognić. Wściekła rybaczka szuka swojego zbiegłego męża. Ona tu jest? To znaczy dzięki za ostrzeżenie. Wolałbym nie znaleźć się w krzyżowym ogniu czyjejś małżeńskiej kłótni. Oni nie biorą jeńców, uwierz mi. Jestem zmęczony dramatem. Słyszałem o idylicznej wiosce na południowym wschodzie i pomyślałem o przeprowadzce tam. Może chciałbyś pojechać ze mną? Widzę, dokąd to zmierza. Przed chwilą mnie zaskoczyłeś. Moja żona nie będzie się tu wpraszać, prawda? Ona nie znosi dużych osiedli. Teraz, gdy przejrzałem twoje kłamstwo, jestem trochę rozczarowany, że minierogi tu nie ma. Tęsknię za nią, wiesz? Zwłaszcza, gdy czasem wytrzeźwieje. Ale zostając tam, jest skazana na zagładę. Rządni krwi bandyci spalą wioskę do gołej ziemi. Twój głos wciąż może zmienić sytuację ostoi. Obaj kandydaci mają pomysł na obronę osady przed potencjalnym zagrożeniem ze strony bandytów. A jeśli się mylą, żaden z nich mnie nie przekonuje. Nie wrócę, dopóki drogi nie będą choć trochę spokojniejsze. Uczyń staro rzeczy bezpieczniejszym miejscem, a rozważę powrót. W końcu ta ziemia jest teraz także twoim domem, który musisz chronić. Mieszkańcy królestwa skorzystają na wyeliminowaniu problemu bandytów. Zrobię to. To bzdura. Drogi stały się już bezpieczniejsze. Trochę tak. Mogę załatwić trofea znacznie bardziej okrutnych wrogów niż bandyci. Zaczekaj tutaj. Zabicie kilku bandytów nic nie zmieni. Potrzebujesz broni, by chronić się na drodze. O, może tak. Co potrzebujesz? Brązowy... Żelazną kurz... Oszalałeś, chłopie? To bandytów ci zabijemy. Nie chcesz może jednak bandytów? Żelazna kurz... Kurczę, żelazna kusza 6% też by go zadowoliła. A tańsza? No nie będę tego komentował. Kto ma tutaj kusze i brązowe bełty? Ty wyglądasz, masz zabawki? Tam wygląda, jakby miała takie rzeczy. Też to narzędzia, ale może i kusza. Pokaż swoje towary żelazne. Żelazne... Kurczę, kilof, młotek. A jest kusza. 1110, no a mamy taką fajną, 3%. Najgorzej, żebym nawet namówił Staszka, weźmiemy sobie też od razu, kupimy. Namówiłbym Staszka, żeby wbił i to chyba miał być brązowy bełt. Czekaj, brązowy bełt. Ale Staszek mi powiedział, że on już usunął grę. No, no jak tak można, no? Jestem oburzony jego postawą. Być może to nie było to wytworzyć, ale cóż, brązowy bełt. A czy my mamy bełty dla tej kuszy? Więc nawet nie jestem w stanie odzyskać tamtej kuszy jego. Mamy już swoją nową zresztą. A co gorsza, no chyba Rudosława w takim razie może dorobić się faceta, skoro tutaj nie ma żadnego oburzenia. Cześć! Starożytny jest bezpieczniejszym miejscem, gdy jesteś wyposażony w odpowiednią broń, taka jak ta. To nie rozwiązuje żadnego z moich problemów. Bandyci wciąż pustoszą tę ziemię. No nie mów. Nawet zwykli bandyci nie są tak głupi, by zaatakować podróżnika z kuszą. Trzymaj się druka, będziesz bezpieczny. Mogę pozbyć się wszystkich bandytów w tym królestwie, ale nadal możesz mieć pecha i natknąć się na ich pozostałości. Tak musisz być uzbrojony. O! Wszyscy podróżnicy powinni uzbroić się w ten sposób. Wtedy to bandyci musieliby przed nimi uciekać. W końcu są takimi samymi ludźmi jak my. Boją się i krwawią, gdy są ranni, prawda? Cieszę się, że sam doszedłeś do tego punktu. Dziękuję, wrócę do domu. Będę trzymał kuszę w zasięgu wzroku jako ostrzeżenie. Bezpiecznej podróży. Cała przyjemność po mojej stronie. Oby tylko przeżył, bo może rzeczywiście lepiej było wybić bandytów niż płacić za kuszę. Jeszcze jak bandyci zabiorą mu kuszę, to już w ogóle będzie tragedia. No dobra, ale to my musimy w takim razie zobaczyć niewinność. Za to się siedzi. Do Blanki soczek i do derwana wełniana tkanina. To lecimy najpierw do Blanki, dostarczyć jej ten soczek. Bo jak tak dalej będziemy z nim biegać, to on się może procentów dorobić i nie wiem, czy Blanka może pić. Jeszcze energii doda, to zakazane soki. Ostatnio przyszło mi w jednej z sieci supermarketów słyszeć narzekanie, że wszystko przez te energetyki, teraz kolejki się tworzą, przejść nie idzie, trzeba czekać przy kasie, trzy kasy samoobsługowe zablokowane, a nikt nawet z alkoholem przy nich nie stoi. No, tak się pozmieniało, tak się pozmieniało. Ale nie w Piastowie, Piastowia nadal pozostała taka sama, jaka jest, czyli wciąż niebezpieczna. W każdym razie musimy zanieść te tkaniny, żeby jakoś te... A, będąc przy kuszy,
Mamy bełty, a ciekawe, czy Stachu chociaż bełty zostawił, bo kuszy nie zostawił, ale może bełty chociaż dał nam, bo kuszę bym sobie przepisał, jednak ona jest wygodniejsza niż łuk. Zamiast czego? Zamiast pałki? A na 8 damy. Żelazny bełt, jest jeden bełt, no do wykorzystania. Na 8 kusza, wolałbym jakiś taki więcej niż jeden bełt. Ale chyba nie ma, więc jak będziemy w domu, to sobie wytworzymy trochę żelaznych bełtów. Jakoś to powinno wyglądać, mam nadzieję. Gdzie to jesteś? Na 9, na 8. Oprócz tego, że naciąga długo, no to jest dużo, dużo łatwiejsza broń w obsłudze. Z drugiej strony ten łuk był fajny, nawet jak tak szybko leciał. Szczególnie jak ostatnio biegli do nas bandyci. Więc no mamy dwie dobre bronie. Jak będzie potrzeba, to jakoś to ogarniemy. Może mają u nas na sprzedaż takie rzeczy. Zresztą liczę, że w naszej wiosce na bogato mogliśmy sobie pozwolić na rozwiązanie takiej tej misji. Słuchaj, dziewczyno. Czekaj, dajcie nam... Teraz nie pamiętam, a co tu, nie macie żelaza? Ty zwolnij, żeby nie doszło do sytuacji, że my nie mamy żelaza do wytwarzania rzeczy. Żelazne bronie, żelazny bełt, patyki 10 i 2 sztuki żelaza, dobra. Wishes blow. A, najpierw ten soczek. Znowu bym zapomniał, ale to by było, jakbyśmy polecieli. Musimy zadbać o reputację naszej wioski. Blanka, czekaj. Masz soczek radości. Odrobina magicznego soczku dla ciebie. Na pewno jest magiczny? Jest nawet lepszy od tego, który piją twoi rodzice. Zaufaj mi, zawsze jestem szczęśliwy, kiedy go piję. Jej, dziękuję bardzo. Ach, bye bye. To się nazywa sołtys. Dobra. Droga do serca przez żołądek. No okazuje się, że rzeczywiście coś w tym jest. Z autopsji tak. Patrząc na życie. A to oni nie chcieli lnianej. No to musimy lecieć po wełnę. I to dużo wełny. Ach, te dzieciaczki. To jest nasza Blanka, Bianka? Amelia znaczy się. No pamiętam przecież jak nasze... A mam dla ciebie małe co nieco? To może kupimy następny raz. Pamiętam jak nasza córka ma na imię. No. Bez przesady, no. A ile ma lat? Dobra. Żelazo i patyki. Patyków możemy trochę wziąć. Wow! I nagle zaczynają przesadzać z tymi patykami. Szybko, to gdzieś jest ta... Cienka jest ta granica, gdzie mamy niedobory, a czasem za dużo tych rzeczy. Ale moment, żelazny młotek. Gdzie jest całe nasze... Tu są sztabki żelaza. Już się bałem, że nie mamy żelaza. Dobra, to weźmiemy tam sobie... 40 bełtów, nawet nie, 30 bełtów jak zrobimy, będziemy szczęśliwi, ale wełny potrzebujemy sztuk 14, nie będzie 15, czyli dobrze liczę, bo tam za to całkiem nieźle płacili takie. Aj, dzieci, zabawki jak inne dzieci, a może nie każdy ma zabawki, no. Niewdzięczne to. Chciałem więcej, no co ty z tym hopem tu? Hop z hopem nic ci robi, no. Chyba, że ten kręci nam kołem. A czemu nie możemy więcej? Zrób więcej. Pierwszy raz tak chyba mamy, że nie... Nie, to ile on? Coś mi nie pasuje. A wełna 6 jest na nitkę? O hopie. A ile jest nitek na wełnianą tkaninę potrzeba? Gdzie w ogóle mamy wełniane tkaniny? Wełniona tkanina. A jedna nitka. Ło, to źle. To źle policzyłem. Najgorzej. Klik, klik. Chociaż tutaj idzie jakaś. To źle policzyłem. Ja myślałem, że. To jak? To długa droga jeszcze. To... No, na misję my potrzebujemy. Głos ludu może poczekać. 7, czyli jeszcze 5. No to teraz w drodze matematyka. 30 sztuk. Potwór z Loch Ness. 30 sztuk wełny, żeby zrobić potrzebne nici i z tych nici, 30 sztuk, a jedna nitka na jedną tkaninę jakoś było. Damy radę, czyli co, 28, bo chyba dwie zostawiliśmy sobie? 31, dobra. A, tak sobie patrzę, nie wiem czy my nie mamy wełnianej tkaniny, ja tak biegam, no jest, fajnie, biznes się kręci. Dobra, to zróbmy tak.
Tak, a tę wełnę możemy już im zrzucić. Przynajmniej było dane nam zobaczyć, jak wygląda produkcja takich rzeczy. No, wypadałoby też kupić na rynku sobie coś na bogato. Śmieci, jakieś wyklinowe skrzynki, co to robi? Wypadałoby na rynku sobie kupić też jakieś fajne ubranka. Szlachcica, to może nawet za chwilę zrobimy. O ile tam rynek działa, bo to taka trochę godzina niepewna, żelazne bronie. Stwórz, a, 20 bełtów. Czegoś może nie wziąłem. To ile tego żelaza? Nie, dwa. Ach, jedno piórko zostało. Dobra, to chyba piórek nie mają. No nie mają, ale to nie będziemy kombinować. Zrzućmy tu Staszkowi jakieś rzeczy. Niekoniecznie słone paluszki. Cyk, żelazo, patyki, to się zawsze tu gdzieś przyda, ktoś zrobi z tego użytek. Słoma, cebula może zostać u nas w kieszeni. Dobra. Szybko tkaninę i odwiedzić jeszcze lokalnych tutaj sprzedawców, ale to znów teleportem. Dierwan, czekaj! Czekaj, nie zamykaj jeszcze rynku. Jakiś problem mam do sprzedania tkaniny na stragane. Dobrze, w takim razie oto twoja zapłata. Myślę, że powinno wystarczyć na załatanie wszystkiego. Do usług. No, 1500 monet. A możemy wziąć sobie te rzeczy i po prostu jutro przynieść kasę, albo kasę zostawić na ladzie? No poszli wszyscy, poszli. Chciałem dziecku zabawki kupić. Czekaj, dziewczyno, ty wyglądasz jakbyś... Nie, ty niczym nie handlujesz. To kto ma te świecidełka? Pokaż swoje towary. O, ma dla dzieci. To dziecko dostanie figurkę ptaka. Można nim się cieszyć na niezliczone sposoby. Okej, to bierzemy ptaka. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. O, z bursztynu może być figurka. Wygląda jak ciasteczko. Która, można dać poczuciem humoru, może być podarowana mężczyźnie. A nie, to myślałem, że to dla dzieci. Magnetity. Chyba nie ma więcej zabawek. Twarde mydło. O, chociaż może żonie. Nie wiem, jakby zareagowała, jakby dostała. Dobra, żegnaj. Mamy coś dla dziecka na powrót. Możemy... Co tu tak się... Kim ty jesteś, że masz misję? A świr! Co chcesz? Pogadajmy z nim. Może coś szybkiego? Śmierć nadejdzie z bagien. Czytasz tablicę ogłoszeń? Może potrzebujesz z czymś pomocy? O tak, wybraniec, świat jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wybraniec, śmiertelne niebezpieczeństwo, nie jestem pewien, czy to była odpowiedź na moje pytanie. Starożytne zło podnosi głowę z bagien, trzeba ostrzec ludzi, ale nikt nie chce mnie słuchać, zwłaszcza kwatermistrz. Ludzie muszą otworzyć swoje umysły, ale ty wyglądasz na kogoś z otwartym umysłem. Jo? Musisz ostrzec mieszkańców Piastowi, ciebie pewnie prędzej posłuchają. Co dokładnie powinienem im powiedzieć? Że koniec jest bliski. Wszyscy powinniśmy przygotować się na najgorsze i nie zbliżać się do bagien. A jeśli z nimi porozmawiam, dasz im spokój? Oczywiście, to od nich będzie zależało, co zrobią z ostrzeżeniem. Koniec jest bliski. A to nie jest hop z bagien? Tak patrząc na to, co tam miał na twarzy, wydzierane? Pokażcie nam. Możemy ich jakoś tutaj uspokoić? Koniec jest bliski. No dobra, to szybko ich uspokoimy, póki jesteśmy na miejscu. Kasy za to nie ma niestety. Witaj, jak mogę pomóc, ale proszę, streszczę się, zupa mi stygnie. Przepraszam, czy chciałaby pani porozmawiać o końcu naszego świata i nieuniknionej zagładzie, która przybędzie z bagien? Jakiś gość rozpowiada, że nadchodzi koniec świata. Jeśli będzie zawracać ci głowę, przytakuj i udawaj, że słuchasz. Może wtedy opuści i odejdzie. Wiesz co, przepraszam, że przeszkadzam, zupę jest o wiele ważniejsza. Po prostu trzymaj się z dala od bagien, o. A po jakie licho miałabym zapuszczać się na bagna? Nieważne, do widzenia, problem z głowy. Chociaż pogadałbym z nią o bagnach. I końcu świata. Gdzie tu są jeszcze ludzie? Tam jest. Nie idź spać! Bo licho nadejdzie z bagien i to jeszcze tej nocy, trochę jak w Rezydencie. Tak, coś ważnego? Przyszedłem ostrzec cię przed nadchodzącą zagładą. Nie, nie, nie jest. Tylko uważaj, bo jakiś dziwak kręci się po okolicy. Obiecałem komuś, że powiem ludziom o końcu świata i mrocznych, bagiennych siłach. Nie wierzę w to wszystko, ale wydawało się to dla niego ważne. Nie, no ostrzec, przed zagładą przyszliśmy. Co? Nie mam czasu na takie rzeczy. Jak my wszyscy, bo niedługo skończy się nam czas. Dobra, ostrzeżone. Nie słuchają w ten sposób. O, z wielką mocą, wielka odpowiedzialność. Kurczę, no... Widzę, że są na czasie tutaj ludzie wioskowi.
Tylko nie wiedzą, że potwór z bagien. Jozin z bazien nadchodzi. Jakoś tak. Nie śpisz, nie kładź się. Potrzebujesz czegoś ode mnie? Bo ja na pewno potrzebuję przerwy. Jak byś zareagowała, gdybyś dowiedziała się, że zbliża się koniec świata, jakiś psycho rozpowiada wszystkim, że nadchodzi apokalipsa, to wszystko pewnie bzdury. Po prostu go zignoruj. Też powinienem zrobić sobie przerwę od wyświadczenia dziwnych przysług. Nie, to tutaj damy dwójeczkę. Właściwie to chciałabym, żeby ze mną porozmawiał. Mogło to być interesujące doświadczenie. Wciąż masz szansę go spotkać. No i super. I pogadaliśmy ze wszystkimi. No to nawet moją jedną dziewczynę to zagajęliśmy. Panie świrze, chodź tu pan. Nie było tak źle. Chyba dobrze wyszło, tak? Mój otwarty umysł powrócił. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby być twoim umysłem. W każdym razie rozmawiałem z kilkoma osobami w Piastowi. Ukończyłem twoją misję, o wielki otwieracz umysłów. Nie jestem pewien, gdzie jest twój umysł, ale wykonałem twoje zadanie. Może tak, grajmy w jego grę. Zatem ludzie zostali ostrzeżeni. Jak zareagowali? Dla większości to było dużo do przetrawienia. Byli sceptyczni, zszokowani. Chciałem powiedzieć, zszokowani. Niektórzy pogodzili się z losem. Zszokowani. Dobrze, dobrze, ale teraz, mój drogi przyjacielu, musimy działać szybko. Miałem wizję, już wiem, jak powstrzymać katastrofę. Wizję. Okej. Zgadza się, wizja. Istnieje pewien rytuał. Rytuał, który należy odprawić pod drzewem na bagnach. Cóż, na bagnach rośnie dużo drzew, więc nie powinno to być trudne. O, ale nie pod byle jakim drzewem. Pod tym drzewem. Rozpoznasz je od razu. Jak zatem wygląda ten rytuał? Mam nadzieję, że nie wymaga żadnych ofiar z ludzi lub zwierząt. Najpierw musimy zebrać wszystkie niezbędne przedmioty. Trochę żyta, dwa kawałki pieczonego mięsa, dwa okonie i jeden kamień. Zdajesz sobie sprawę, że jeśli tylko chciałbyś coś do jedzenia, wystarczy poprosić, a nie wymyślać ten niedorzeczny plan. W porządku, przyniosę je. Dobra, żyto. Moment, to może... O, konie! Może ty sprzedajesz? Masz picie, masz jedzenie, prawda? Czemu kilka partyjek w karty? Nie gram, złotko. Lepiej wróć do szukania swojej zaginionej, przebranej córki, co? Nieważne, wziąłem cię za kogoś innego. Interesujące. Dobra. Czy zniknęły jakieś nowe kufle? Na szczęście nie. Barley obserwuje teraz wszystkich wyjątkowo uważnie. Dzięki waszej pomocy wiemy już, na co zwrócić uwagę. Cieszę się, że mogłem pomóc. Żegnaj. Barley, to ty handlujesz tutaj? Daj o konia. Na bank ma. No rybka lubi pływać, prawda? No on nie ma? Ej, Barley, no nie wierzę. Żegnaj. Jestem oburzony. Żyto to mamy u siebie. Okoń mamy. Kamień też mamy w domu. Znaczy okoń. Okoń nie wiem, czy mamy, bo u nas nikt nie łowi. Okoń chyba, żeby przepisać szybko kogoś do takiej roboty, ale to też dopiero jutro by się pojawiło. To inaczej. Będziemy w wiosce rybaków, to tam sobie o konia kupimy. I tak musimy do nich lecieć. Co ja to możemy podjechać? Od razu. Tak sobie myślałem, że rozbijemy tam łogiń. Szczególnie jak to teraz zima, to wszędzie cały czas jasno. Ale mróz. Chodź, rozgrzejesz się po drodze. O, stoi ja. Ruszajmy więc. Mam nadzieję, że Hop wrócił do domu. Też jakoś inaczej tutaj to wszystko się układa. Ale na wszelki wypadek, dziennik. No to wrócimy do świra jeszcze. Głos ludu. Radomila. No nie wiem, czy będzie zadowolony, jak ją zaczniemy budzić, więc wbijmy tutaj. Jeszcze zobaczę. Ale nie, o konie. U nas nikt nie łowi takich rzeczy, niestety. Kamień chciał i żyto. Ale żyto, jak się domyślam. To weźmy jeszcze. Chyba jeden kamień i dwie sztuki żyta. O kurcze, kamieni to też mamy. Mnóstwo, nawet do rzucania. Najgorzej, że powoli pod limit się zbliżamy. O, dwie sztuki, żyto, dobra. Myślałem, że mamy tego więcej. Jak to z perspektywy misji? No, to tylko oko nie razy dwa i możemy brać się za robotę. Ale to za chwilę, póki co. Czy ja chyba zostawiłem parę patyków, mam nadzieję. Musiałem zostawić. Niemożliwe, żeby nie. Gdzie tu są ogniska? No najgorzej, dwa patyki. Ale to w sumie chyba szybciej będzie zebrać niż wracać. Ile z tego jest? No. Szybciej zebrać niż wracać do magazynu. Lecimy z tematem. Umieść. Podpal. I śpi.
No i proszę. Nastał nowy dzień, a my wraz z nim. Ale nam się tu dobrze spało. Kurczę, tylko nie kupiłem szlacheckiego stroju jeszcze, no. Życie. Życie. Najgorzej, że chyba jednak Jarol Pelk no nie dołączy do naszej dzisiejszej zabawy, patrząc na to, ile tu jest jeszcze rzeczy do zrobienia. Jednego gościa dopiero dogadaliśmy w tym miejscu. Rzeczywiście te misje wioskowe domykające główne historie są dość długie, jakby nie patrzeć. Czy jak weźmiemy pod uwagę to, ile to się ciągnęło wcześniej? Ty wyglądasz jak człowiek z rybą w kieszeni. Czekaj, no jak nie jesteś obecnie zainteresowany? No nie. Radomiła, ty jesteś zainteresowana. Powiedz, że jesteś. Czekaj, tu jest tu? Ale wam ta dobrosulka wyrosła? Jest. Cześć. Mistrz ceremonii powiedział mi, że wciąż wahasz się, czy głosować. A, tak, prawie o tym zapomniałam. Wiesz, to będzie moje pierwsze głosowanie, ale teraz jestem bardzo zajęta. Mam kilka ważnych zadań do wykonania, które nie mogą czekać. Ach, sprawiłeś, że straciłam koncentrację. Co miałam zrobić? Cała wioska czeka na wyniki. Obowiązki mogą chwilę poczekać. Ile czasu zajmuje rzucenie kamieniem? Zrób to teraz. Jeśli stresujesz się wyborami, jest to całkowicie naturalne. Nie szukasz faceta? Bo w sumie może byśmy się dogadali. Nie, kamienie mogą poczekać. O co w ogóle chodzi? Jeśli tak bardzo zależy ci na moim głosie, pomóż mi skończyć przygotowania. Mam na myśli moje zadanie. Wszystko musi być gotowe przed ceremonią. Co jest tak ważne? Szczegóły nie są twoim zmartwieniem. Wiedz tylko, że mam wiele do zrobienia, zanim świętowanie rozpocznie się na dobre. Weź tę sukienkę i zanieś do krawcowej. W międzyczasie zajmę się włosami. Są w okropnym stanie. Racja, przekażę jej to. Niemila. Niemiła. Mam nadzieję, że krawcowa chociaż już tutaj robi. A ty jak tam? Dobrochna? A, już myślałem, że on ją serio te plecy bolą i mówię, co? W tym wieku? Ty jeszcze nie wiesz, co to ból pleców. Co tam niesiesz? Czy to dla mnie? Panie o imieniu Radomiła. Radomiła? Nie była właśnie miła. Poprosiła mnie o przeniesienie tej sukienki do zszycia. Ponownie pokaż mi tę szmatę, ten zapach. O Boże, kiedy ta dziewczyna zacznie o siebie dbać jak prawdziwa dama? Zawsze jest taka roztrzepana i beztroska. W każdej chwili znowu zrobi sobie krzywdę. Ale nie chcielibyśmy, żeby tak się stało, prawda? Wróć później, kochanie, zajmę się sukienką. Do zobaczenia później. Ale nie jutro, prawda? Nie jutro. Ile może to trwać? Radomila chyba jeszcze śpi. Ale tu imprezę trzeba szykować. Cześć. Twoje ubrania są teraz w dobrych rękach. Oczywiście, że jest. Jest mistrzynią szycią. Niestety to wszystko ze zdolności, jakie jej dał los. Ale wrócimy do pracy. Wróćmy. Potrzebuję 8 wazonów na kwiaty, które zebrałam. Wyprawa do miasta nie jest dla mnie opcją. Obiecałam, że przez jakiś czas nie będę ruszała w trasę. Zwłaszcza, że mam jeszcze dużo obowiązków w wiosce. A, i ja też potrzebuję 4 plastrów miodu. Niemile, a to tamta jest niemiła. Zawsze denerwuje mój zapach. A to jest Radomiła, okej. Więc teraz będę cała słodka i kwiatowa. Czekaj, czy to nie przyciągnęłoby zbytnio robaków? Nieważne, tym razem będziemy martwić się później. Teraz najważniejsze jest dla ciebie zebranie wszystkich niezbędnych przedmiotów. Czy to wszystko? Może fantazyjna klacz pasująca do reszty? Nie sądzę, by jakakolwiek ilość miodu była w stanie zwalczyć ten smród. Może powinnaś wziąć udział w wyborach. Nieźle mną rządzisz. No to może te wybory? Nie kpij ze mnie. Czy chcesz, żebym użyła moich kamieni do głosowania, czy nie? Im szybciej odejdziesz, tym szybciej skończymy. A tak przy okazji, w drodze powrotnej odbierz moją sukienkę od krawcowej. To wszystko. Bezpiecznej podróży. Lubię biegać. To dobre dla serca. Nie jestem jednak pewien co do umysłu. Dlaczego mam wrażenie, że bardziej zależy na tej wiosce niż na ludziach, którzy faktycznie w niej mieszkają? Może, lubię biegać, nie będziemy jej marudzić? Porozmawiaj z niemiłą, a coś mieliśmy dostarczyć jeszcze. Miodek, kwiaty, wazony. Chyba, że sama sobie ogarnie ostatecznie. Niemiła, jakieś pomysły? Ty tu... Gdzie jesteś? No i zniknęła. Nie mi, a tu siedzi, uciekła, no. Wietrzy to na tym, na sznurkach. To znowu ty. Wróciłem po suknię naszej księżniczki.
bez wątpienia byłaby świetna, ale pewnego dnia nauczy się skromności, gdy książę okaże się jedynie marzeniem naiwnej dziewczyny. Zabierz go z suszarki, wszystko jest świeże i zeszyte. A tak przy okazji, mój drogi, powiedz temu lekkomyślnemu motylowi, żeby nie pakowała się w kłopoty i powstrzymała się od wykonywania bezsensownych posług. Będzie mi potrzebna w pełni sił. Dlaczego sama jej tego nie powiesz? Mieszkacie zaledwie rzut kamieniem od siebie. Porozmawiać z nią wystarczy mi, że piorę jej brudne szmaty i dbam o jej dobre samopoczucie. Nie mam zamiaru się za nią uganiać, to chyba oczywiste. Wiesz co, zapomnij o tym. Po prostu zabierz tę sukienkę i po sprawie. Jesteście dziwaczni. Wydaje się, że tajemnicza sztuka dialogu nie jest dla każdego. Na to wygląda. Świeże pytanie. Przyjrzyj się bliżej, aby ustalić, która z nich należy do Radomiły. Sukienka damska wygląda jak nowa, jest czysta, pozostawiona. Widać też pewne przeróbki krawieckie. Zabierz, weź strój i jeszcze jedną część garderoby. Nikt nie zauważy, zabierz ze sobą całe pranie. Dobra, bierzemy pranie. Grube, skórzane. A i chcę jeszcze tam. Gliniany wazon i plaster miodu. Mam nadzieję, że nie potraktują tego jako jakaś forma kradzieży czy coś. Wszystko pójdzie do Radomiły. Ja obawiam się, że pomylimy sukienki i znowu będzie nam marudzić, że jak mogła się ubrać w coś takiego. Plaster miodu, ale jeżeli... Kurczę, plaster miodu chyba jako żarcie niestety jest traktowane, bo gliniany wazon jest szansa, że mamy tutaj. Jak nie, no to piastowie. Ale zobaczymy. W ogóle co my za rzeczy wzięliśmy? Zobaczmy. Teraz już nikt nas nie widzi. Ekwipunek. Ubrania. A, to chyba tu jednak nam dali. Ale filcowana kamizelka, ładnie. Nikt chyba nie będzie widział, że chodzimy w tym. Czapeczka. Przedzimne, jak nas ładnie chroni. Ładnie, ładnie. No i już, jak szlachcic. Dobra. Co ma? A, gliniana... Gliniany co ty chcesz? Gliniany wazon. To nie wiem, czy takie głupoty robiliśmy kiedykolwiek. Gliniany kufel. Ale kufel mógłby robić za wazon. Też jest jakieś wyjście. No dobra. Piastowia po raz kolejny. A w takim razie będziemy mogli do hopa tam skoczyć też. Dwie misje jednocześnie robić. Dobra. O ile tam jeszcze stoi? Tym to chory jest cały czas. Idziemy na zakupy. Prowadź. Trochę nie dają mi spokoju te ciuchy, ale mam nadzieję, że nikt nie zginie z tego powodu. Panie Świr, mamy wszystko dla ciebie. Niebo spada! Mieszkasz w Piastowie? Ile czasu mamy do końca świata? O! Za mało, jak zawsze za mało. Wrony już się zbierają. Wiedzą, że szykuje się dla nich uczta. Czekaj, ale to my tobie nie mieli... To czego jeszcze nie mam? Bo konie są. Pokaż. Koniec jest bliski. Żyto 3. Okoń. Co ja kupiłem? Ja nie kupiłem. O kurczę. A, bo Hop nie chciał z nami rozmawiać. Dobra. Już myślałem, że coś jest ze mną nie tak. Kupiłem złą rybę, czy jak? Już pamiętam. Dobra. Plaster miodu. Tu jest szansa, że u ciebie takie rzeczy dostaniemy. 4 sztuki. Pokaż. Plaster miodu może i w domu by był, ale nie po drodze. O, a ty też masz rybki. 4 sztuki. To weź nam łokonia daj. Co? A, no tak, bo to w sumie alfabetycznie. Jest to łokoń. 2 łokonie chyba miały być. I żyto masz, może... Nie ma takich rzeczy. Obok sąsiad może mieć. Żegnaj. Gliniany wazon. A ty co tu masz u siebie, Matkusław? O, ten może mieć gliniany wazon. Gliniany wazon, sztuk 8. Dobra. Żegnaj. A żyto może... Ty nie masz. Co nie dziwne, bo bym myślał, że tutaj Hop będzie miał, ale on ma chyba same nasiona. Unisława ma narzędzia. No nic, to ogarniemy żyto też gdzieś tam po drodze. Pokaż, jakie masz takie drogie ciuchy, ładne. Czy tu ktoś dzisiaj sprzedaje cokolwiek? Pokaż te swoje drogie ciuchy, ładne. No to lecimy. Od najlepszych, czyli od najdroższych. Pikowana kamizelka. To ta filcowana kamizelka rzeczywiście jest dobra. Ja bym sobie ją zostawił mimo wszystko. Nie kombinował. Cenowo podobne.
a wydaje się ładne. Kaptur mi się podoba też. Burkowaty kapelusz. To bierzemy, ale futrzany? Nie, wolę długi kaptur, żeby nie przesadzić. Weźmy długi kaptur. Raz. I do tego workowaty kapelusz. Też raz. No i chyba wszystko, co mogliśmy mieć. Fajne. Jeszcze buciki ładne. Dobra, będzie na podatki? Oby było na podatki. To tak, ubierzmy się. Czyli jak się domyślam, mamy najładniejszy strój w grze aktualnie na sobie. A przynajmniej najdroższy. Zależy jak na to spojrzeć. Czyk. Buty szlachcice, jeszcze ta czapeczka fajna. O! No! Proszę. Elegant. Możemy wracać. Trochę taki jaskier się nam zrobił, tylko kolory inne. Macie tu żyto w kufelku? Z cykorią. To nic, wracamy do dziewczyny. Zobacz, jaki kawaler z miasta przyjechał, to może jakoś inaczej podejdzie do misji. Rozmawiaj, podwózka, ostoja. Teraz to 130 to jest tyle co nic za tę podwózkę. Jak już nam ludzie zarabiają pieniądze, a nie my, to jakoś można inaczej do tego wszystkiego podejść. Może na tym polega biznes. Gdzie tu jest to? Dalej w domu siedzi? No nie miała roboty na dziś? Radomila, no cześć. Cześć, mam wszystkie przedmioty, które prosiłaś. Cudownie, ja również byłam zajęta i zabrałam wszystko, co potrzebuję. Będzie idealnie. Ostatnie zadanie dla ciebie. Weź wszystkie te rzeczy i przynieś je do kamienia spotkań w sadach. To spokojne miejsce z dala od wścibskich spojrzeń. Kiedy już tam będziesz, postaw dzban z winem po lewej stronie, a flakon z sokiem po prawej. Alkohol lewo, sok prawo. Wazony z kwiatami powinny stać z tyłu. Nie wprowadzaj żadnych zmian. Lewo. Flakon z sokiem po prawej. Lewo alkohol, lewo alkohol, lewo alkohol. Ja spotykam się tam z kimś ważnym. O moim głosowaniu porozmawiałem później. Prawie zapomniałem, dlaczego to robię. Nie mogę się doczekać. Kurczę, ktoś tu będzie pijany, ktoś trzeźwy. Można by było odwrócić sytuację. Pomylić miejsca. Trochę to kuszące. Nawet powiedziałbym bardzo, ale to może zapiszę, jakkolwiek by do tego nie podchodzić. Wydaje mi się, że może wyjść coś ciekawego z tego, jeżeli... Sprawdź. Umieść dzban z winem po lewej. On miał być po lewej, ale damy po prawej. A ja tu czuję podstęp. I to tak, żeby odwrócić ten podstęp. Sok wtedy po lewej. I kwiaty z tyłu. Włóż kwiaty z koszą. A, wazony z tyłu? Kosz z kwiatami? Nie, no to wazony z tyłu. Jest idealnie. Odejdź, żeby dać parze trochę przestrzeni. No! No! Nie ma takiego upijania. A, podsłuchaj spotkanie. A to para jest już na miejscu, czy nie? Hej, hej, chcesz podsłuchiwać? Macie przestrzeń. Odkryto miejsce bielik? To tu nie biegaliśmy? Lis? O, ile tych lisów? Dobra, już? Zginiemy przez tę misję. Halo, macie przestrzeń? I co? A idą, idą. O. Idealnie, rzeczywiście z jakimś hopem. Włożyłaś wiele wysiłku, aby to spotkanie było wyjątkowe. Dziękuję, ale nie musiałaś. Powinnaś odpoczywać. O, czuję się dobrze. Muszę się czymś zająć. Kazałeś mi nie opuszczać wioski, pamiętasz? Oczywiście, rozumiem, ale to dla twojego bezpieczeństwa. Jak twoje zdrowie? Są już jakieś oznaki? O nie! Nic mi nie jest. Mówiłem ci. To małe będzie teraz potrzebowało uwagi. Nie ja. To się dzieje. Czuję to. Oj. Oj. To wspaniałe. Czy to z okazji uroczystości? Dobra dziewczynka. Jestem z ciebie bardzo dumny. To dla ciebie. Dla nas. Całej trójki. Tak jak mogłem zapomnieć o niemile. Teraz moja żona wreszcie będzie zadowolona. Czekaliśmy na ten moment całe życie. Miałam na myśli, nieważne, na pewno będzie zadowolona.
Niemiła prawie straciła nadzieję, a teraz znów poczuje radość życia. Jesteś błogosławieństwem, Radomilo. Cieszę się, że mogłam pomóc. Wam obojgu. Musisz dbać o swoje zdrowie i być bardzo ostrożna. Oczywiście zostaniesz nagrodzona tak, jak obiecałem wcześniej. Nie musisz się już o nic martwić. Zapewnimy ci wszystko, czego potrzebujesz. Nawet gdy Maluch już nie będzie pod twoją opieką. Dziękuję. To będzie świetny szwacz lub pasterz. Jestem tego pewien. Tak. Ue, do następnego poranka. Dziewczyno, nie pij tego. Nie pij. Nie wiedzieliśmy, że jesteś w takim stanie. I co ja powinienem teraz zrobić? To nie tak miało się skończyć. No ale nie wiem, po której stronie ona siedziała. Ale no po co by miała sobie lać alkohol? Znowu, na czym by polegał podstęp, że jemu by nalała alkohol? No zostawmy to już tak, jak jest. Lecimy w takim razie do naszego wariata na obrządki, a tutaj wrócimy o poranku. Zobaczyć, jak się sprawy mają. A z drugiej strony, no chciałbym przespać, tylko że to jest za wczesna godzina, żeby iść spać jeszcze, znając życie, bo... No tutaj o tak młodej porze... Średnio. Mam nadzieję, że nie piła tego alkoholu, bo jeżeli misja by się skończyła tak, że zaszkodziliśmy dziecku, no to nie byłoby miło. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Myślałem, że chcę hopa wziąć tam jakoś, poszukać czy coś. Śpi. Nie wiem, za 4 godziny dopiero następny dzień. Czyli dziś nie doczekamy. Bierzemy żyto, lecimy. Ale zobaczymy, jaki będzie dzisiaj finał tych działań. Jak mogłeś pomylić? O! Czuję się trochę źle z tym. No. Znaczy, nie wiem, jakie konsekwencje wyboru, ale to może nie piła wcale. Właśnie, jakby nie chciała pić, to by nie piła wcale. Zresztą co, nie poczułaby, że to... I tak tam mały procent musiał być, skoro by nie czuła, że to wino. A z drugiej strony, czemu ona by chciała go upoić? Tego trochę nie kupuję. No dobra, wracamy. 3, 13, 2, 1, wszystko pasuje. Prowadź do Piastowi. Ruszajmy więc. W najgorszym wypadku mamy zapis z tego miejsca, gdzie te sprawy się skomplikowały, więc może być też tak, że po prostu w następnym odcinku, jakby się okazało, że to wszystko potoczyło się naprawdę źle, rozegramy sobie tę misję od momentu, jak już tutaj cały proces gadania ze świrem zaliczę, no i będziemy mieli inny wybór już tam po tych całych wydarzeniach. Szybko, nie ma czasu do stracenia. Czy masz wszystko? Tak, mam. Mogę już iść? Świetnie, świetnie. Teraz słuchaj bardzo uważnie, bo nie mogę iść z tobą, a musisz postępować ściśle według instrukcji. Nie, za dużo tych instrukcji dzisiaj mamy, także lepiej się skup. Czekaj, dlaczego nie możesz iść i zrobić tego sam? Bo mroczne siły znają mnie aż za dobrze. Nie pozwolą mi zbliżyć się do drzew. Całkiem wygodne. Masz na myśli niewygodne? Tak, dokładnie. To teraz się skup. Udaj się na bagna. Znajdź najwyższe drzewo. Przez cały rok nie ma liści i stoi w środku polane. Musisz do niego podejść i rozłożyć tam przedmioty. Połóż kamień na środku. Nad nim i po jego lewej stronie musisz umieścić dwa okonie. Okoń na lewo, okoń jest jak alkohol. Po jego prawej stronie i poniżej połóż dwa kawałki pieczonego mięsa. Czyli górę zajmuje okoń, ryba, na dół jakieś mięso stare, pieczone. I na koniec dwie wiązki żyta po lewej stronie i jedna po prawej. Bo z lewej trzeba więcej zjeść, bo po alkoholu to gastro się odpaliło, dlatego tam więcej żyta. No ja muszę sobie jakiś ciąg logiczny do tego wszystkiego poukładać w głowie. Wszystkie stragany na mnie pracują. Jeszcze ktoś jest głodny. Halo, kuchnia, co jest z wami? No dobra, to może przenieśmy się pod to drzewo. Jeszcze zrobię porządki w kuchni w międzyczasie. Okazuje się, że w kuchni skończyła się kapusta i nie mogli robić zupy krem. Ustawiłem inne jedzenie. Jakoś to chyba będzie. Dobra, prawdopodobnie o te drzewo chodzi. Wisielców? Gdzie to mamy? Tu mamy ustawić. Sprawdź miejsce. Ryba powyżej po lewej stronie, mięso poniżej po prawej. Tak miało być. Ryba powyżej po prawej, mięso po... Nie. Ryba powyżej po lewej.
Dwie wiązki po prawej, nie, dwie wiązki po lewej, jedna po prawej. Okej, okay, opuść miejsce. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku? Jakby to miało znaczenie. Wydaje się, że żadnym cieniom, ciemnym siłom zła nie przeszkadza sposób, w jaki serwujesz im śniadanie. Pewnie ciężko przejmować się czymkolwiek, jeśli nie istniejesz. Opuść to miejsce. A hop, co? Dalej tam Piastowi siedzi? Najlepiej, najlepsze, jeżeli by się zaczął z nas śmiać, że co ty robisz? Coś ty żeś wymyślił. Pokaż, ty. Ładne zwierzę, bo my potrzebujemy trochę, oj, mięska. No, trochę te bełty się, ej, nie idziesz na nas? Za tak nie jesteś obrażony? O, ale go tam... Pyk. Ale to co, krwawi? I nie pada? Jest super ktoś. Chodź do nas. Że to nie były headshoty. Ale no, przyznam, że skuszę się jakoś tak przyjemnie strzelać, nie mówiąc o tym, że łatwiej wycelować. O właśnie. To tak... Trochę jak w shooterach. Łuk był szybki, ale no tak z tą precyzją gorzej. O kurczę, a tu proszę. Dwa razy w to samo miejsce. No dobrze, żelazny bełt, no bo my potrzebujemy mięsa w wiosce, niestety, chcąc, nie chcąc. Więc przenieśmy się, albo zbierzmy najpierw wszystko. O, mięso, skóra, tak, rzeczywiście są to, co się tak pisaliście. Bardzo dobre pod tym względem. Ale jeden wystarczy, żebyśmy przeżyli zimę. Nie będziemy nadmiarowo brać tego wszystkiego. Ale przenieśmy się tym samym na kuniu do naszego świra. No chopie, wszystko już poszło. Tylko nie mów, że do rana trzeba czekać. Odprawiłeś rytuał? Dokładnie tak jak ci powiedziałem? Tak, wszystko tak jak mówiłeś. Ocaliłeś nas. Dobra robota, świetna robota. Bałem się, że coś zabije lub wyssie twoją duszę, ale oto jesteś, cały i zdrowy. Ej, zaraz. Czyli było ryzyko, że... Zasługujesz na nagrodę. To dla ciebie, twoich przyjaciół lub członków rodziny. Zapewni ci to częściową ochronę przed siłami ciemności. Workowaty kapelusz? Przecież kupiliśmy taki dzisiaj. A żebyś wiedział, że workowaty kapelusz, ale biada ci, jeślikolwiek go zdejmiesz, musisz już iść. W mroku czai się inne złowrogie siły, czają się, ale nie martw się. Wrócę, aby sprawdzić, czy nie ma potrzeby odnowienia rytuału. Właśnie tego się obawiam. Co? Nic, nic. Dał nam workowaty kapelusz? No kupiliśmy taki dopiero co. Od przekupy na bazarze. Jak teraz odzyskać pieniądze? 14 dni na zwrot. Serio? Cztery nam dał? Ja, nie no, kurczę, albo mieliśmy już tyle, a ja kupiłem kolejny. To czemu bym go nie nosił? Ja, ile my tych kapelusz? Kurczę, na stragan trzeba wrzucić. Sprzedać u nas jakoś. Ech, woźnica. Weź nas do ostoi lepiej. Ruszamy więc. No. Po co ja ten kapelusz brałem w takim razie? Pieruny, za misję idealnie go dostaliśmy. No cóż, mamy pieniądze. Zresztą możemy nawet zobaczyć, jak biznes idzie przez te dwa dni, to trochę tam pewnie zarobili. Pokażcie to nasze skrzynie. Nasz skarbiec. Pewnie ciąży tu. Łe, 5000 monet, nie było tematu, nie było problemu. Właśnie podatki przestały nas martwić. Idziemy spać, zobaczmy za to tutaj naszą koleżankę, bo ona mnie zaczyna... Co? Jeszcze 25 minut? Przecież to już koniec dnia. No dobra, poczekam. Widzimy się o poranku. No! Pokutnie na śniegu przespaliśmy kolejną noc. Zobacz, jak czuje się Radomiła po swoim niezwykłym spotkaniu. Trochę mnie to martwi. Jak może się czuć? Ech. Ale to tak jak mówiłem. W najgorszym wypadku, jakby się poczuła źle, no to wrócimy do tego miejsca. Mamy fajny początek odcinka. To nie tak miało wyglądać. Czasem może lepiej znać szczegóły. Jak się czujesz, dziewczyno? Radom, żyjesz? Żyję, dobra. Czy spotkanie przebiegło pomyślnie? Tak, wszystko jest w porządku. Zagłosuję teraz tak, obiecałam. Dziękuję za pomoc. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Czy to znaczy, że jestem wolny? Nie, no potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie, mam wszystko, czego potrzebuję, przynajmniej na razie. Poradzę sobie, nie martw się o mnie. Masz, weź te napoje. Przelałam resztę wina i soku do butelek. Nie ma z nich żadnego pożytku. Przyniosłyby tylko wspomnienia mojego rozczarowania. Czyli co, oni nie pili nic w takim razie? A nie, resztę. Bądź zdrowa.
Nigdy cię nie zapomnę. Roredo, moja pani, uważaj na siebie i pamiętaj, aby nie marnować swojej miłości na kogoś, kto na nią nie zasługuje. Czyli co, nic złego się nie stało? W każdym razie, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.